your skin. I feel the touch of your hand. Love you with all of my heart. Makes me tremble within. Dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu. Dziś mamy, jak to powiedział z samego rana Max, czarny piątek, czyli nic innego jak Black Friday, tak. I w związku z tym postanowiłam, że udam się dzisiaj do Galerii Mokotów i wykorzystam tę okazję. Ale nie będę tam sama, ponieważ zgadałam się z Suzy, której dawno już tutaj nie było na moim kanale, a wiem, że też część z Was bardzo lubi jej pozytywną energię i stwierdziłyśmy, że w sumie to jest naprawdę dobra okazja, żeby zacząć rozglądać się za prezentami dla bliskich. Także jedziemy we dwie, spotkamy się już tam na miejscu, ale jest też jeszcze jedna okazja. Otóż od wczoraj, czyli od 28 listopada, przez 3 dni do 30 listopada, marka Nespresso, którą ja i Suzy uwielbiamy, przygotowała wiele ciekawych atrakcji właśnie w Galerii Mokotów w okolicy Fontanny, tam gdzie znajduje się podium. Będzie wyznaczonych podobno kilka stref, w których między innymi można dowiedzieć się troszkę więcej na temat kaw Nespresso, wziąć udział w degustacji tych kaw. Można również stworzyć swoją własną kawę, która będzie odpowiadała na przykład cechom naszego charakteru. Będzie też jakaś strefa, gdzie można zrobić fajne zdjęcia. No i oczywiście, to co jest najważniejsze, marka Nespresso przygotowała również moc promocji, całą masę promocji związanych z Black Friday. No, a że ja i Suzy uwielbiamy Nespresso, tak jak Wam wcześniej wspomniałam. Zresztą powiem Wam szczerze, że chyba Nespresso zaraziła mi właśnie Magda, bo ona zdecydowanie dłużej niż ja korzysta z kaw, z ekspresu od Nespresso i to chyba dzięki niej ja trochę się tak wkręciłam w ten temat. Już mniej więcej od roku korzystam z ekspresu i z kapsułek i jestem, powiem Wam, bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Także myślę, że taki przerywnik w trakcie tych naszych zakupów i odwiedziny właśnie w strefie Nespresso to będzie coś fajnego. Także jedziemy, zabieram Was ze sobą, zobaczycie co tam się dzieje. A jeśli oglądacie ten vlog z samego rana, a ja go publikuję w sobotę, to słuchajcie, jeśli jesteście jeszcze z Warszawy, to macie okazję, żeby też wpaść do tej strefy Nespresso i zobaczyć jak to wszystko wygląda, potestować sobie kawę, spróbować, zobaczyć jak wyglądają ekspresy, dowiedzieć się coś więcej od ekspertów. Myślę, że warto. Jeśli Was ten temat interesuje, jeśli szukacie jakiegoś nowego ekspresu, a często też do mnie piszecie, czy mogłabym Wam polecić jakiś dobry ekspres, jak się sprawdza ten ekspres, który ja mam od Nespresso. Więc myślę, że jest też taka okazja, że możecie czegoś więcej się dowiedzieć od ekspertów, zobaczyć, spróbować jak smakują kawy Nespresso. Dobra, rozgadałam się. Ubieram się, jadę i zabieram Was ze sobą. Dobra. Czekaj, no ładnie wyglądam, czy nie? Weź, bo później to wytnę i pójdzie na bloopersy. Nie, musi być. Dobra, ale to, ach, ty już nagrywasz, ja nie mogę. No a co ty myślałaś? Dobra. Widzicie? Nie. Widzicie jak to jest? Spotkać Suzy w Galerii Mokotów. Co prawda to było ustawione. Ustawione. Tak. Ale zobaczcie, tu włoski, tutaj światełko, tu poczekaj, bluzkę zmienię, żeby było pięknie. Brakowało tej energii, prawda? Światło jest bardzo ważne, słuchajcie, bo wtedy w zależności od światła wyglądam młodo albo staro. Dobra, ty zawsze wyglądasz pięknie. Dziękuję Ci bardzo, ty jesteś zawsze miła. I też piękna. Słuchajcie, ja jestem zachwycona Anity fryzurą. Weźcie, dajcie tam trochę serduszek i łapę w górę, bo powiedzmy prawdę, bo panowie lubią jednak właśnie długie. Oj tam panowie, ważne żebyśmy my się czuły dobrze właśnie w tych włosach. A Anita wygląda jak żyleta, po prostu kobieta z pazurem. Dobra, świetnie. Koniec już komplementów, dziękuję Ci bardzo. Ale to prawda, idziemy na kawę. Pod kamerę. No idziemy raczej na kawę, słuchajcie, będziemy zaraz sprawdzać. Ja jestem bardzo ciekawa, jaka kawa do Ciebie pasuje. No słodka. I podkreśla Twój charakter. Mocna, no więc zaraz się dowiemy. Dobra, idziemy. Idziemy sprawdzić. That is what my heart says. I wanna be with you always. 'Cause that is what my heart says.
Kochani, jest z nami pani Ania, która jest ekspertem, jeśli chodzi o markę Nespresso. I teraz popróbujemy sobie smaki i zobaczymy, który będzie pasował do mojego charakteru, a który do Suzy. Kochana, wjeżdżasz mi tu swoim telefonem. No właśnie. No. To co, zaczynamy. Tak, słuchajcie. Podobno to, jakie lubimy smaki, aromaty, mówi coś o naszej osobowości. Więc ja dzisiaj mam dla Was trzy propozycje. Kawa arpeggio od Nespresso, bardziej nutę czekoladową, kakao, bardziej w kierunku goryczki. Mamy też nasz klasyk Voluto, zbalansowana kawa słodka, biszkoptowa. No i dla wielbicieli kaw bardziej owocowych, z nutą taką kwaskową, Master Origin Colombia. No i teraz musicie powiedzieć, co jest waszym bardziej kierunkiem i ja okaże się, jaką macie osobowość, dziewczyny. Słuchajcie, dziewczyny, u mnie nie trzeba wybierać, bo moim ulubieńcem, faworytem jest arpeggio 9. Tę mam zawsze w domu, w zapasie. Dobrze. To ja już wiem, jakim jestem smakiem. A ja nie wiem, bo ja lubię praktycznie każdą kawę. Dokładnie. Ale najbardziej bym chciała taką, która będzie się dobrze komponowała z mlekiem. Ja myślę, że dobrze będzie się komponowała z mlekiem Kolumbia, bo ona wtedy wytraca tę swoją kwaskowość, a nabiera taką karmelową nutę. Także dziewczyny, mamy dwa rysy. Siła i wyrafinowanie. To ty, tak. To ja. Także zdecydowanie taki charakter, który tutaj trzyma emocje na wodzy i wie, czego chce. No i harmonia i energia. To będziesz ty. O, to pasuje do mnie. Tak. Pasuje. Także, to co, parzymy kawę? No pewnie, zabieramy się do roboty. Robimy test na żywo. Wiem, jak będzie smakować, bo to jest moja arpeggio z kropelką mleka, czyli tak jak piję na co dzień. No i co trzeba? No cała Suzy normalnie. Jeszcze z nogą. No dobra, czekajcie, to teraz ja próbuję swoją z mlekiem. Tak, to jest to. To jest to. To jest to. Idealnie dobrane. No to lecimy dalej. No i tak, Magda przeniesie się właśnie za momencik, słuchajcie, wirtualny świat kawy Nespresso. Zobaczymy, jakie będą wrażenia. Jak się czujesz, kochana, przed tą podróżą? Przeniosę się gdzieś na pewno, gdzie jest cieplej, słuchajcie. Bo tak, ja już widziałam filmik. Na pewno, tam jest zdecydowanie cieplej. Tak to wygląda, słuchajcie, Magda, Suzy testuje. Sprzęt. Nie wiem, gdzie ona się teraz patrzy, ale macha tutaj, macha, tak, tak. Żeby nie było, to jest test na żywo. Tak to właśnie wygląda. Mam nadzieję, że Magda mnie nie zabije za to, że ją właśnie nagrywam. Magda, tak? Nie zabijesz mnie, że nagrałam cię w trakcie oglądania filmu? Nie wiem, co tam robiłam, bo było tak wirtualnie. A powiedz mi, jak ci się podobało? Bardzo mi się podobało. To takie miłe przenieść się tam, gdzie jest ciepło. To raz. Fajnie wygląda cały ten proces zbierania fajnie kawy, wygląda, prawda? Tak. Rzeczywiście można poznać cały ten proces i zobaczyć, że te ziarna są zbierane ręcznie, tak? Więc wiadomo, ta kawa wtedy ostatecznie musi być nieco droższa, ale są tylko te wyselekcjonowane najlepsze ziarna zbierane. Nie przejrzałe, nie dojrzałe, tylko te idealne, więc to jest super. I jest George Clooney. On też tak, jest... mamy go na zdjęciach. Zmieniamy miejsce. Skończyłyśmy
na podium Nespresso. I stwierdziłyśmy, że czas wybrać się i skorzystać z tej promocji Black Friday i idziemy teraz do butiku Nespresso, bo Magda coś tam chce sobie kupić, kapsułki, coś jeszcze? Pan małżonek pisał, nie zapomnij kupić kapsułek, więc muszę tak uzupełnić zapas, bo ja powiem wam szczerze, ja jestem uzależniona od tego smaku. Od smaku, szczególnie tej mojej dziewiątki fioletowej arpeggio, bardzo lubię. I ja już sobie nie wyobrażam eksperymentowania z kawą, bo mi po prostu z tą kawą pasuje wszystko. Bo ja lubię na przykład odrobinkę mleka dodać, skondensowanego i ta kawa wtedy jest aromatyczna, ale też jednocześnie taka mniamuśna. Rozumiesz mnie? Tak. Aromat, wyrazistość, ale taka nutka łagodności właśnie z tą kroplą mleka, więc ja już tak piję od wielu, wielu lat i jeżeli coś jest dobre, to ja tego nie zmieniam, a kawę właśnie mam dobrą. I polecasz, bo ja właśnie wspominałam dzisiaj, że to ty mnie zaraziłaś tą miłością do Nespresso. Tak, ale najważniejsze w Nespresso jest to, żeby sobie dokładnie znaleźć ten smak, aromat, wyrazistość kawy, która wam najbardziej będzie pasować. Więc jak zaczynacie przygodę z kawą Nespresso, to fajnie jest kupić taki pakiet startowy. Tam są różne kolory kapsułek, nie różnią się tylko kolorami, ale też właśnie smakiem, wyrazistością, intensywnością i wieloma tam innymi czynnikami, po prostu znaleźć sobie taką idealną. Mój pan małżonek pije na przykład Hazar granatową, ja fioletową, a moja pani opiekunka złotą, tak jak a widzisz, a ja na przykład lubię te, które są do mleka. Rozumiem. Jaro, tak, skóro, rozumiem. Bardzo fajne. No dobra, to co, lecimy teraz do butiku, zobaczyć jak wyglądają promocje Black Friday, co można fajnego upolować, bo wy widzicie ten vlog w sobotę, więc jeszcze możecie skorzystać z tych promocji Nespresso. Tak jest, idziemy. Lecimy. No nie, patrzcie na to, kalendarz adwentowy Nespresso, że ja się nie zorientowałam wcześniej. To jest świetny pomysł, zwłaszcza jeśli chcecie komuś podarować w prezencie, na przykład ekspres, to wtedy dołożyć taki kalendarz adwentowy i potestować sobie smaki kapsułek. Magda, co ty o tym sądzisz? Świetny pomysł, no nie? Tak, jest swój taśny no. I tu jest fajnie właśnie od razu napisane, jaka moc. Prawda? Świetny pomysł na prezent, super. Naprawdę. Dziękuję bardzo. Pokaż, co tam kupiłaś. Co kupiłam? Tak. No kupiłam to, co zawsze kupuję. A, kupiłam nowość. A pani nam powie, jaka to jest nowość? To jest Almond Cake z nowej limitowanej edycji, intensywność 6, aromat właśnie takiego ciasta migdałowo-wanilowego. Czyli coś w sam raz, słuchajcie, na pyszne. Święta. No. No i co? No i kupiłam, co oczywiście mogłam kupić? Oczywiście arpeggio. Kupiłam arpeggio, zapas no. Arpeggio i dla pana małżonka wzięłam, bo on też lubi, oprócz Kazara, lubi ristretto, czyli taką a, tak, Max moc. Też lubi. Mhm, też bardzo dobre. Taka męska, powiedzmy. Cześć Paweł, a co ty tu robisz w takim, proszę o to, dresowym wydaniu, bo to jest aż niemożliwe. Zapraszam do świata Estée Lauder Kliniki La Mer, czyli Estée Lauder Companies. A dzisiaj tutaj pracujesz? No, Magda. Kolega i tu, i tam, wszędzie sobie radzi, no i wszędzie świetnie wygląda. No tak, nawet w dresie, nawet w takim, słuchajcie, sportowym tak. Wydaniu. Zresztą moje widzki, Paweł, ciągle pod naszymi filmami piszą komplementy do ciebie. Dobra, dobra. Słuchaj, to może ja wejdę na chwilę
Pokażesz może coś świątecznego z Estée Lauder? Macie coś? Dobra. A ja lecę. Pa! Idziemy, idziemy. Zobaczymy, co tutaj jest. O, dużo. Tak, zestawy makijażowe, podwójne pomadki w cenie jednej, tusze do rzęs, a w zestawie mamy na przykład, to jest akurat zestaw do ust, pełnowartościowa pomadka, druga płynna matowa i konturówka w cenie pomadki. Ale jakie piękne opakowania w tym roku, Paweł. Śliczne są. No. Pełnowartościowy tusz, do tego paleta z cieniami, mini róż i kredka w cenie tuszu. Mhm. To jest zestaw, który uwielbiam. Pomadka na każdy dzień tygodnia w zasadzie. Piękne. A czy te zestawy są dostępne tutaj tylko w salonie firmowym, czy one też w Sephorze? Niektóre tylko tutaj, a część jest w Sephorze i w Douglasie, ale te takie bardzo fajne wypasione są tutaj. Paweł, ale jest jeszcze coś. Ja już tam widzę. Co tam widzisz? Poczekaj. Tutaj widzę. Tutaj, zobaczcie na to. Piękne. Tak, tutaj mamy zestawy pielęgnacyjne, tak, to jest krem liftingujący, Rizlians. Tu mamy zestawy zapachowe, dostępne tylko w salonach firmowych Estée Lauder, między innymi Beautiful Classic. Paweł, a ten taki zestaw z torbą? A jest, widzę go! Jest, czekajcie, już idziemy. No zobaczcie na to. Coś niesamowitego. Paweł, a wy macie tutaj może taki otwarty zestaw z tą torbą, żeby zobaczyć, jak to wszystko jest tam ładnie ułożone? To właśnie jest ten tutaj. Aha, czyli tutaj tylko taki, tutaj, tak w gablotce, kapliczce. No dobra, pokażemy tę kapliczkę. Jak ona się prezentuje. Piękna czerwona z kokardą. A jakieś promocje w ten weekend, Black Friday? Dzisiaj mamy 30% rabatu na regularne produkty z wykluczeniem zestawów. W marce Estée Lauder, Clinic na wszystko 30%, La Mer na 20%. Ale tylko dzisiaj, w piątek? Tylko dzisiaj, tak. A, czyli już ten weekend... A przepraszam, nie jeszcze jutro... w sobotę, ale a, czyli w sobotę jutro jest też. Tylko Estée Clinic. Aha, dobra. No i wróciłam do domu. Prawie cały dzień spędziłam w galerii Mokotów. I wiecie, co jest w tym wszystkim najlepsze? Że jedyna rzecz, którą kupiłam, to coś, co mieści się w tej oto torbie Etam. W bardzo fajnej cenie. Ale nie pokażę Wam teraz moich zakupów. Będzie haul na kanale, także tam Wam wszystko pokażę, co i jak. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że jestem wykończona. Już nieważne, że się tam świecę, po prostu z każdej strony wyglądam, jak wyglądam. Ale nie spodziewałam się, bo tak naprawdę to był pierwszy raz, kiedy w Black Friday pojechałam do jakiejkolwiek galerii handlowej. I myślę, że to był ostatni raz, bo słuchajcie, były takie korki, żeby w ogóle wyjechać z parkingu, żeby wyjechać z galerii Mokotów, centrum, już nie mówiąc o tym, że piątek w Warszawie to jest zawsze dzień, kiedy są piątki, poniedziałki, kiedy są największe korki. Ale ja nie należę do osób, które będą marudzić i uważam, że to był fantastyczny dzień. W ogóle dawno nie spędziłam tyle czasu z Suzy, bawiłyśmy się niesamowicie. Odwiedziłyśmy Nespresso, spróbowałyśmy trochę tych kaw, zobaczyłyśmy, jak to wszystko wygląda. Max, gdzie idziesz? Chciałbym pić wodę. A, jedziesz po wodę? Tak. No właśnie, bo dzisiaj cały dzień się nie odzywałeś. No, bo Max też dopiero niedawno wrócił, ale ja mówię, że już nie mam siły jechać na zakupy, więc niech on jedzie po wodę, a ja, wiecie, o czym marzę? O tym, żeby zaraz przygotować sobie gorącą kąpiel z dużą ilością bąbelków. I zanurzyć się w tej wodzie, zapomnieć o całym świecie i się totalnie zrelaksować przed weekendem. No, mam nadzieję, że spędziliście miło czas. To był taki trochę inny vlog niż zazwyczaj, ale mam nadzieję, że też jakieś informacje z niego wyciągnęliście, albo przynajmniej umilił Wam trochę czas do porannej kawki, do śniadanka, albo w ciągu dnia. No i koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy wybraliście się do Galerii Mokotów, żeby zobaczyć kawę Nespresso, całe to stoisko Nespresso. I też koniecznie dajcie znać, czy w ogóle korzystacie z tego typu kaw, czy kupujecie kawę w kapsułkach, czy na przykład wolicie kawę z kawiarki, czy też taką zwykłą parzoną. Jestem bardzo ciekawa, jak to u Was wygląda. I może jak będziecie chcieli, to kiedyś nagram dla Was taki film, gdzie opowiem Wam w ogóle o kawach, o tym, jakie my lubimy, o Nespresso, o ekspresie i tak dalej, i tak dalej. Dobra, kończę. Żegnam się i do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaki, pa! Tego brakowało.